Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patryk2703. Dzisiaj taki szybciutki materiał, który będzie miał zadanie przypomnieć Skrzypasowi jego własną twórczość. Ja wiem, już myślicie, że to jest idiotyczne, bo po co ktoś miałby przypominać Skrzypasowi jego własną twórczość, którą tworzy i wrzuca na YouTube? No niestety, takich mamy w dzisiejszych czasach aktorów komediowych, influencerów, fighterów, że trzeba im przypominać ich własną twórczość. I uwaga! Nie będzie tutaj żadnej manipulacji. Te materiały, które będę tutaj przedstawiał, są z kanału Skrzypasa bądź z TikToka Skrzypasa i nie jest to wytwór sztucznej inteligencji. Nie jest tutaj nic kombinowane. Wszystko tak, jak Skrzypas nagrał, wrzucił, tak zostanie odtworzone. Więc wczoraj miałem taką przyjemność zadzwonić w czasie transmisji live do Cloud MMA i porozmawiać ze Skrzypasem. Aczkolwiek czy rozmowa ze Skrzypasem była przyjemnością, to jest kwestia dyskusyjna. Na pewno rozmowa z Kaniowskim była przyjemnością. Może Super Mario nie zamieniłem ani jednego słowa, ale też do Super Mario mam pewną tutaj uwagę. Będę miał pewną uwagę. Ale może przejdziemy do przypomnienia Skrzypasowi, bo Skrzypas wiele rzeczy nie pamięta i trzeba mu przypominać. Więc wczoraj umówiliśmy się, że ja mu coś przypomnę u siebie na kanale i właśnie teraz to robię. Lecimy. No, mówiłeś tam, że jakiś Dobromir z kimś tam napili się, chlapnęli zacieru, cytując ciebie, i puszczali film dla dorosłych małym dzieciom. Nie, tak już nie było, chłopie. I później te dzieci chodziły po wiosce i ja mogę to otworzyć, jak chcesz, u siebie na kanale. Skrzypas powiedział, że ja kłamię, że czegoś takiego nie było. No więc ja mu zadałem pytanie, możecie zapoznać się z tą rozmową, z całą tą rozmową. Ja zadałem mu wcześniej pytanie, skąd u niego, jako aktor komediowy, bo on siebie tak nazywa, skąd u tak popularnego aktora komediowego, no takie materiały o zabarwieniu pedofilskim. Skrzypas mówi, że ja to źle zrozumiałem. Na pewno nie tylko ja, ale ja tutaj zacytowałem jeden z jego materiałów. On mówi, że to jest nieprawda, że ja kłamię, że nie było czegoś takiego. Chodziły po wiosce i opowiadały, że ptak tryska czymś tam na twarz. To jest coś bez nazwy, dobrze tego nie widziałem. Skrzypas, to był taki materiał, czy nie było? No nie pamiętam. No już nagle nie pamięta. Narracja się zmieniła, Kanu zapytał, narracja się zmieniła. Nagle już nie pamięta, ale zaraz przypomnimy, zaraz... On tyle nabija, że nie pamiętasz, to ja ci mogę przypomnieć u siebie na kanale. Słuchaj, jak chcesz. Możesz przypomnieć. No dobrze, no to przypomnę. Słuchaj, protazy! Znowu jest cyrk! Ziemowicz z Dobromirem chlapnęli zacieru, chłopie! Zawołali małego Leonida i Edwarda i pokazali im jakiś ostry film dla dorosłych. Chłopie! Dzieciaki teraz biegają po osiedlu i krzyczą, że ptak wlatuje do dziupli i że tryska potem z niego płyn do ust i na policzki dziewczyny. Chłopie! No ręce opadają! Ciotka Hermenegilda jest nie lada wściekła, chłopie! Przyjeżdżaj tutaj do mnie! Trzeba im wytłumaczyć! Więc materiał na kanale Skrzypasa, który nosi tytuł Cyrk z nieletnimi. A więc taki materiał był i właśnie teraz ci go, Skrzypas, przypominam. Ale przypomnę ci jeszcze jeden materiał, bo może też zapomniałeś, także już prewencyjnie ci przypomnę. Jak tam, chłopie? Gdzie ty jesteś? Znowu jest cyrk! Chłopie! Benedykt, Gustaw i Felek podali zacieru dla małoletnich niewiastek, chłopie! I zabrali je żukiem do szopy starego Felka, chłopie! I podawali im do ust! A te głupie brały jak szalone do tych dziobów, chłopie, aż się tam iskry sypały! A Gziemowicz wszystko nagrał kamerą, dawaj wsiadaj na MZ-tę, przyjeżdżaj, chłopie, trzeba tam zatrzeć tą sytuację jakoś! Nie interesuje mnie też, że ty jeszcze raz flaki, chłopie! Bierz Gniewomira i przyjeżdżajcie tutaj, chłopie! To nie może wyjść na jaw, bo znając Ziemowita, to zaraz to wrzuci do internetu, ruszaj mi się tutaj! Może Ziemowicz tego do internetu nie wrzuci, ale ty takie głupoty do internetu wrzucasz. I teraz jeszcze raz do ciebie pytanie. Można powiedzieć, że
Ponawiam to pytanie, Skrzypas. Skąd u ciebie takie pomysły, no bo ty mówisz, że jesteś aktorem komediowym. Skąd u ciebie takie pomysły na materiały, jak widać, o zabarwieniu pedofilskim? Skąd ty czerpiesz takie pomysły? Czy to jest po prostu prawda, prawdziwe historie? Czy to sam to wymyślasz na poczekaniu? Ale niewątpliwie ma to zabarwienie pedofilskie. Niektóre są filmiki grube, hardkorowe, ale mówię, to się gdzieś tam jest odbiór pozytywny i tego się trzymam, a mówię, a gdzieś te moja taka... Jak będzie odbiór pozytywny, to się zesrasz na wizji, kurwa, rozumiesz, nie, o to chodzi. Super, Mario zadał pytanie, czy jak będzie odbiór pozytywny, to czy Skrzypas się zesra na wizji. Super Mario, za późno, on już to zrobił. Materiał nosi tytuł Zrzut kału do kanalizy i pojawił się na TikToku Skrzypasa. Tak, przepraszam was za wyrażenie. Skrzypas po prostu w czasie srania nagrywał TikToka. Posłuchajmy. Jak tam, chłopie? Śpisz już? To dobrze, to się tam pomału szykuje. Ja teraz jeszcze robię zrzut kału do kanalizy. Muszę się należycie wypróżnić, żeby rano co rychło przyswoić kolejną porcję sowitego jadła. Tak to właśnie działa, chłopie. Przyjmujesz ustami, wydalasz praustami. Dobrze. Kładź się mi tam i rano siódme cię widzę. Na rozrzucie kiszonki. No więc, jak widzisz, Super Mario, troszeczkę za późno. Skrzypas już się zesrał i wrzucił to do internetu. Przechodzimy do dalszej części materiału. Skrzypas, jak biegasz po lesie i łapiesz te kleszcze, służysz jako łapacz kleszczy, co twój syn, który na przerwie siedzi z chłopakami, mówi swoim kolegom, jak go pytają, dlaczego twój stary biega po lesie na golasa w gaciach? Co twój syn odpowiada? Ty się nie martwisz o to? Ty nie myślisz, jak ludzie patrzą na twoją żonę, kiedy ona idzie do sklepu, a ty biegasz na golasa po lesie? Skrzypas, odpowiedz, proszę. Słuchaj, równie dobrze mogę na golasa stać w majtkach w lesie i pozować. Niestety, Patryk... A więc tutaj czas się skończył. Czas na moje pytania. Ale Skrzypas powiedział, że równie dobrze może biegać po lesie i pozować. No to zobaczmy te pozowanie w lesie. Jak tam, chłopie i kobieto? Cześć! Co tu robi ta? Chodź ta! Pokażę wam, gdzie rosną bardzo duże grzyby. Nie bójta się! Nie uciekaj ta! Gdzie idzie ta? Chodź ta tutaj! Będzie zabawa co niemiara! No więc nie wiem, czy odgrywanie roli zboczeńca w lesie to jest pozowanie. Może i tak. Może nie znam się po prostu na kulturystyce. 23 lata doświadczenia, ale takiego pozowania jeszcze nie widziałem. Skrzypas bardzo często mówi, że on te swoje materiały kieruje do odpowiedniej widowni, do odpowiedniej grupy widzów. Mówi, że to nie są materiały dla osób młodych, że to nikogo nie może zgorszyć. To są materiały tylko i wyłącznie do pewnej grupy odbiorców, która zdaniem Skrzypasa jest bardzo dojrzała. No, Skrzypas kiedyś nam pokazał u siebie na kanale tą grupę odbiorców nie tak dawno temu. To jest grupa odbiorców Skrzypasa. Zapoznajmy się z tym. Jak tam, chłopie, stałeś już do roboty i żebyś mi był! Jest dobrze. No to są te dojrzałe osoby, do których kieruje Skrzypas swoje materiały, które, no wiem, mają być śmieszne, no niestety nie są, są tragiczne i zauważam to nie tylko ja. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Na razie, cześć, pozdrawiam. Jak zwykle to robię, przypineczka, łapa siedzi. I oczywiście sekcja komentarzy, widzowie, należy do was. Możecie napisać, co myślicie o tej twórczości tego aktora komediowego, Skrzypasa. Na razie, cześć. Pozdrawiam.